Cześć moi drodzy! Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć kryptowalucie KIN specjalnie na życzenie. Uważam, że jest interesująca i choć występuje chyba tylko na dwóch giełdach, bądź na jednej, to jest to dosyć ciekawy projekt i chciałbym dzisiaj Wam pokazać analizę taką, bo uważam, że można jeszcze na tym będzie zarobić nawet kilkaset procent, jeżeli, jeżeli cena pozwoli. Także zapraszam Was na krótki odcinek. Słuchajcie. E, kryptowaluta Keen ostatnimi czasy zanotowała bardzo ładne wzrosty. Są one jednak spowodowane tym, że przez dłuższy czas e, jakby założyciele walczyli w sądzie. Mieli jakąś tam sprawę. W związku z tym szurała ona sobie bardzo długo po dnie, aż do października, w którym okazało się, że tą sprawę wygrali, i cena wzrosła sobie po długim czasie do nawet o 1655%, więc zobaczcie, dla cierpliwych i wierzących w, w tę firmę, można było naprawdę fajnie zarobić. Kin ma to do siebie, że jest na niewielkiej ilości giełd, natomiast jest tego strasznie dużo. Z tego co wiem, to gdzieś tam w Stanach, nawet każdy ma jakąś, jakąś ilość w swoim portfelu. I co ciekawe, jest tego, jak zobaczycie na CoinMarketCapie, o Jezu, nie wiem, nie chcę mi się liczyć tych zar nawet, ale jest tego do groma. Natomiast do ATH brakuje niesamowicie dużo. Naprawdę niesamowicie, to jak widzicie tutaj nawet było to po 0,0014. 0 Dzisiaj mamy 0,000064 i biorąc pod uwagę fakt, yy, że tutaj wiele, wiele jakby tych nieścisłości się wyjaśniło, ta kryptowaluta uważam, że ma naprawdę potencjał, jeszcze przynajmniej spokojnie na 400%, czyli do tych gdzieś rejonów. Jak wygląda sytuacja na wykresie TradingView z giełdy HITBTC? Otóż jedno jest pewne: z, history, z historycznego wykresu, który tutaj możemy zauważyć, na pewno żeśmy wybili trend spadkowy. I moim zdaniem jest duża szansa, że będziemy jechać wyżej. Jak możecie zauważyć, ten trend wzrostowy cały czas jest utrzymany. Co prawda ten został wybity, natomiast wcale nie jest wykluczone, że po prostu została wykonana korekta ABC. Tak? Czyli trójfalowy ruch. Eee, dość istotnym będzie dzisiejsza świeca jednodniowa. Nie ukrywam, że nie, która może świadczyć o tym wybiciu. Czekajcie, jeszcze zerknę, bo coś mi się tutaj poprzestawiało linie. Tak, to ja miałem robione pod wykres 4 godziny. Natomiast jak widzicie, tutaj ta tendencja jeszcze trzyma spadkowa. I teraz pytanie: czy, czy, ten, czy ten ruch spadkowy będzie pięciofalowy, czy, tru, czy trójfalowy? Tak? Na ten moment mamy trójfalowy ruch. Dobrze by było, jakby był pięciofalowy. Dlatego to, czego ja się aktualnie spodziewam i życzyłbym sobie, jak i Wam, to to, abyśmy wybili, wybili tą tendencję spadkową, a następnie jeszcze przetestowali te poziomy tutaj z tej dolnej części trendu. Raz, że byłaby to lepsza zdecydowanie okazja do zakupu po lepszej cenie, a dwa, żebyśmy dostali piękny pięciofalowy ruch spadkowy, co mogłoby świadczyć właśnie o zakończeniu się korekty. Mimo wszystko uważam, że warto się zainteresować nawet jeżeli nie mamy gdzieś dostępu do giełdy HitBDC, to może warto sobie konto założyć i, i parę sztuk kupić, bo potencjał jest i choć z wykresu, który mamy dostępny tylko na giełdzie HitBTC, to nie mamy tutaj zbyt wielkiego zasięgu. Natomiast ja uważam, że tak jak wspomniałem Wam na CoinMarketCapie, myślę, że ta cena w te rejony może uderzyć. A z obecnego poziomu, no to jest to te 400%. No może tutaj gdzieś w okolicy 2 to 356%. Także wygląda dość ciekawie. Dajcie znać, co myślicie, czy ktoś miał już z tym styczność. Bo sam jestem ciekawy, to jest tak naprawdę dla mnie nowinka. Natomiast z, z czysto technicznego punktu, yy, moim zdaniem, jest w bardzo ciekawym miejscu. I warto tutaj obserwować przez najbliższy tydzień tą cenę i sprawdzić, yy, jak ona się zachowa. Czy uderzymy gdzieś tutaj do góry, już i przebijemy tą linię, czy odbijemy się i zrobimy ten pięciofalowy ruch tutaj w dół. Bez względu na wszystko, ja bym tutaj. Znaczy, ja uważam, że warto tutaj gdzieś szukać pozycji na kupno i po prostu kupić sobie tą kryptowalutę. I nawet gdyby się zdarzyło tak, że to, te, ten trend wzrostowy tutaj zostanie gdzieś wybity, no to po prostu sprzedamy to z niewielką stratą, tak? Powinno się udać. No, także taki króciutki materiał ode mnie. No, mam nadzieję, że komuś się to przyda. Także pamiętajcie, KIN USD dostępny na giełdzie HitBTC, zryknijcie i ocencie, jak chcecie to kupcie. Ode mnie tyle, trzymajcie się i na razie.